Witajcie na naszym kanale. Jest sierpień 2020 roku i tym razem jesteśmy w Bieszczadach. Wybieramy się szlakiem na Połoninę Caryjską. Przy wyjściu na szlak znajduje się punkt informacyjno-kasowy, gdzie nabywamy bilety oraz kierujemy się dalej szlakiem czerwonym. Według znaków droga powinna zająć 2 godziny 10 minut. Oczywiście będziemy szli znacznie dłużej, ponieważ po drodze będziemy robili przerwy czy na jedzenie, picie, czy na podziwianie widoków. Bilety wstępu kosztowały 8 zł od osoby dorosłej, dla młodzieży ulgowe kosztują 4 zł. Dodatkowo szlak wjedzie stromą pod górę przez las, gdzie niegdzie tylko mijamy polanki z piękną roślinnością. Po drodze mijamy jedną wiatę, w której w razie deszczu można się schronić i przeczekać największe opady. Tam też robimy krótką przerwę na napicie. No, minęła już godzina od wyjścia na szlak. Dalej idziemy przez las, ścieżka się robi coraz bardziej kamienista i stroma, ale nie jest jakaś specjalnie trudna. Cały czas trzymamy się czerwonego szlaku. Miejscami pojawiają się ułatwienia, gdzie szlak jest przygotowany przez Park Narodowy, czy w postaci zrobionych stopni, czy barierek. No i wreszcie wychodzimy ponad las. Zaczynają się otwierać widoki, to co najprzyjemniejsze w górach właśnie. Na szczyt jeszcze przed nami kawał drogi, ale wędrówka otwartą przestrzenią zupełnie jest inaczej niż przez las. Jest dużo przyjemniej, się zmieniają krajobrazy, no i widać już cel naszej wycieczki. Pogoda nam dopisuje i wokoło widać panoramy pozostałych szczytów. Widoczność sięga nie wiemy jak daleko, ale całkiem sporo tego widać. Na otwartej przestrzeni wieje wiatr, który trochę nas chłodzi i tu bardzo przyjemnie się wędruje. O, tam przed nami widać cel naszej wycieczki. Jak się okazuje, później przejdziemy jeszcze trochę dalej. Tutaj też szlak jest miejscami wyłożony takimi drewnianymi stopniami, żeby nie rozdeptywać gór. Szczególnie strome podejścia są zabezpieczone. Idziemy pod górę i zbliżamy się do szczytu. Spod ziemi zaczynają być widoczne skały, które bardzo lubimy. Ale już jesteśmy prawie u celu. No i zdobyliśmy Połoninę Caryjską, 1234 metry nad poziomem morza. Do Ustrzyk będziemy wracać tą samą drogą, którą przyszliśmy. Ale na razie cieszymy się ze zdobycia szczytu. Skąd podziwiamy piękne widoki na okoliczne góry i Połoniny.
Widok naprawdę jest imponujący. Po zdobyciu szczytu wracamy na parking tą samą drogą, którą weszliśmy. Dziękujemy za obejrzenie filmu i zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia!